Witam Was serdecznie z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z kampanią na YouTuberów. I zobaczmy, jak dzieje się, co się dzieje w naszej początkowej wojnie z Norwegią. Tak jak się spodziewaliśmy, wylądował. Wylądował armią, której no wcześniej nie zauważyłem, ale to i tak by nie zmieniło niczego. No jest tego trochę i ci typornicy mnie przerażają. Oni mają 17, chyba na 11 statystyki. Także no niewygodnie, niewygodnie i brzydko w ogóle, tak. Dobra, tutaj łączymy nasze wojsko. A tutaj... Czy zostawiając inną jednostkę, może być git? Tak, Katerinów myślę, że możemy zostawić. Zajmujemy Dublin. Dobra, naprawimy Galolachów i mamy masę hajsu. Mamy naprawdę masę kasy teraz. No i dochód będzie coraz większy, bo Dublin to było naprawdę, naprawdę piękne miasto. To jest kulturę norweską sobie tu wpieprzył, a to menta, ale irlandzka tutaj nie jest też mała. Strach 40%, to działa na naszą korzyść. Dobra, ale nie mamy czasu. Dwóch kaserkaków jak zostawię, to będzie tak lipa. O Jezu, to jest mój król. O, ale jak tak zostaniemy, to już będzie git. Dobra, katapulty będą szły za nami. Gdzie tu galolachów mogę zrekrutować? Dobrze, mamy 5 miejsc. Ale ta armia składa się z więcej ludzi niż 5. Ale galolachy, galolachy. Gdziekolwiek. Tu też nie ma. Chyba wy do domu Patrick. Złączymy armię. Będziemy mieli dwie pełne. Tak na oko. Tu jeszcze wysyłamy kasegietów. To wyślemy ich do Dublina i... Z Dublina wtedy użyjemy ich, uwolnimy jakoś. A tu nawet chłopów można użyć, widzicie? Następny tur, co ładnie. Chłopki. To mi też dosyć dobre. Trzy jednostki. Tak, trzy jednostki, czyli uzupełnimy tą armię o jeszcze silniejsze jednochy. Także powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Powinniśmy sobie w jakiś sposób poradzić. No, 16-11 mają, proszę. Ci wikingowie mają 17, Raidersi. Oni super, nie są kusznicy, mają dobry atak. O tych się jeszcze nic nie dowiedziałem. To jest Vicus General. A, tu widziałem tego łysego na jego odcinku teraz, z trzecim. To był ten łysy. North Archers. O Jezu, ci to jednak, ci to są konkretni. Ale mają no, trzy jednostki ich. I tam się jeszcze porusz. Dowiedz się czegoś więcej, debilu. Dobra. Skoro hajs się zgadza, możemy tych naprawić. Mój rałem 14 na 11, 16 na 10. Rekrutujemy wojo. Rekrutujemy jak najwięcej wojska, naprawdę. Tutaj nie ma czasu teraz iść na gospodarkę. W korku mamy zwiększyć o 4 jednostki. Dobra, zrobimy to. Zostaniemy za to jakieś za darmowe jednochy przy okazji, które będzie można również wysłać na północ. Trochę będą szły te
te jednostki, ale zrobimy to. O, spróbujemy może nawet później zaatakować i również tych. Co, jakiegoś Genka dostaniemy? A co? Szkocja i Anglia tutaj na razie. Finansowo nadal Walia tutaj koksi. Co mnie zaskakuje, bo jak grałem Walią, to hajs leciał tylko w dół. Tą patrzę, czy my możemy coś tutaj zmienić, ulepszyć, zwiększyć coś. Stajnie, które dadzą nam hobby burów. Ucznicy. Horse boje. No, no, dla uczników można by to zrobić. Ale my sobie chyba ulepszymy tak, blacksmitha w tą Patrick. Zrobimy z tego jeszcze lepszych w sumie wojaków, bo czekajcie, sprawdźmy sobie właśnie te baraki. Mamy na razie drill squad, baraki jak będą, to będą ci, no to ich mamy, mojrów już mamy, ostmentów mamy i percent chłopie, mamy ich przecież. Co, po prostu w większej ilości będą? A ci najlepsi? Aha, no to czyli lepszej jednostki nie ma. Jeśli chodzi o Ranger, to są ci Galelik, Daisy Javelmeny, to też już mieliśmy. Aha, czyli za dużo do tego nie ma. Ale poszukajmy, może coś tutaj. No to upgrade'y tylko. Właśnie. Swordsmiths. Nie wiem, no nic tutaj chyba nam nie da nowych jednostek niestety, więc możemy już tylko i wyłącznie latać na takich elitarnych, jak tutaj widzimy. Lepszych nie będzie. Niestety, ale dobra. To było w sumie na tyle. Na razie trzymajcie się i bęk. Do zobaczenia w następnym odcinku. Teraz to czas na Walię. Yo.